Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek. 11 jest mniejsze bądź równe od 2x minus 7, mniejsze bądź równe od 15. I to zadanie zrobimy sobie na dwa sposoby. Jeden sposób szybszy, ale troszkę trudniejszy, natomiast drugi wydaje mi się, że łatwiejszy, ale troszkę dłuższy. Czyli tak. Pierwszy sposób to będzie taki, że rozwiążemy sobie tą podwójną nierówność, czyli przepisujemy ją, mamy 11 mniejsze bądź równe od 2x minus 7, jest mniejsze bądź równe od 15 i teraz chodzi nam o to, żeby w tym środku został nam sam... X. Czyli chcemy się pozbyć tej minus siódemki, czyli musimy dodać siódemkę. Czyli 11 dodać 7 to będzie 18, mniejsze bądź równe, tu zostaje nam samo 2x, mniejsze bądź równe od 15 dodać 7 to będzie 22. No i jeszcze przeszkadza nam ta dwójka przy x, skoro tam jest 2x, to musimy. Podzielić przez 2, żeby wyszedł nam sam x. Czyli 18 dzielimy przez 2, mamy 9, mniejsze bądź równe od x, mniejsze bądź równe od 11. I już mamy wynik, zobacz, x musi być taką liczbą, która spełnia warunki, że jest większe bądź równe od 9 i jednocześnie jest mniejsze bądź równe od 11. Który rysunek spełnia nam te dwa warunki? Zobacz, x musi być mniejsze bądź równe od 11, a większe bądź równe od 9. Łatwo stwierdzić, że właściwą odpowiedzią będzie d. Tutaj faktycznie x jest mniejsze od 11, czyli idziemy w lewą stronę z przedziałem, natomiast x jest większy bądź równe od 9. Czyli od 9 w prawą stronę. To był pierwszy sposób, jak możemy to wykonać, ale wiem, że nie każdy lubi takie podwójne nierówności, więc zawsze możesz sobie tą podwójną nierówność rozdzielić na dwie zwykłe nierówności. Jak to zrobić? Zobacz, pierwsza to będzie 11 mniejsze bądź równe od 2x minus 7, natomiast druga to będzie 2x minus 7. Mniejsze bądź równe od 15 i te dwie nierówności musimy sobie rozwiązać, czyli tu będzie drugi sposób, i mamy 11 mniejsze bądź równe od 2x minus 7 i zaraz sobie to rozwiążemy, i druga nierówność, czyli 2x minus 7 mniejsze bądź równe od 15, czyli tak. Przenosimy sobie tą minus 7 na lewą stronę działaniem plus 7, więc mamy 18 mniejsze bądź równe od 2x. Dzielimy sobie nierówność przez 2. Wychodzi nam, że 9 jest mniejsze bądź równe od x. Ja bym sobie zamieniła stronami tą nierówność, czyli że x jest większe bądź równe od 9. Tak nam się po prostu lepiej będzie czytać. I teraz druga nierówność. Dodajemy sobie 7 obustronnie. Mamy 2x mniejsze bądź równe od 22. Dzielimy nierówność przez 2, czyli x jest mniejsze bądź równe od 11. I teraz musisz stwierdzić, który rysunek spełnia te dwie nierówności jednocześnie. Możesz też naszkicować sobie to na jednej osi, czyli że mamy 9, mamy 11. I teraz, skoro x ma być większe bądź równo od 9, no to będzie przedział w prawą stronę z kropeczką zamalowaną. I jednocześnie x musi być mniejsze bądź równe od 11, czyli od 11... Lecimy w lewo, przedział również będzie miał kropeczkę zamalowaną, no i częścią wspólną tych dwóch przedziałów będzie przedział od 9 do 11, obustronnie domknięty. Wybierz sobie sposób, jaki bardziej do Ciebie pasuje. Pierwszy sposób oczywiście jest o wiele szybszy, natomiast tu już trzeba mieć pewną sprawność matematyczną. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów. Na przykład film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na Przykład o tym, jak korzystać z tapic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury!